I ta Danka Krajewska miała męża, który tutaj na, był sąd, proszę Ciebie, w stanie wojennym, Nowowiejskiej, czyli gdzieś tam, i 4 lata dostał i ona 4 lata tutaj, i tak była pionierką, to przecież i tak głosiła, to żeśmy tu wszędzie chodziły, a w międzyczasie dowiedziała się, że na Saskiej 111 jest taki felczer, lekarz, który, wiesz, babka przyniosła dokumenty od lekarza, on mówi, proszę to wszystko wyrzucić, to wszystko jest nieprawdziwe. Ja pani dam leki. O dziwo, jak ludzie tu stali po nocy w samochodach. Myśmy siedziały w samochodzie całą noc, opowiadałyśmy się. To na raka leczy. Wszystko się cofa. Wszystko się cofa. Moja siostra przyjechała z dziećmi, że jakaś tam Escherichia coli, jakieś coś. To mówi, wcale nieprawda, jest zapalenie pęcherza moczowego. Jedno i drugie. I od razu, wiesz, poskutkowało. Także ci lekarze to się uczą po to, żeby ludzi otumaniać. I potem i tak tego nie sprawdzisz, bo to nie ma takich możliwości. Ale on do mnie mówi, wiesz, że przez gruby sweter bada mnie tą słuchawką i mówi zapalenie opuszki dwunastnicy. Tym, kto udzielał święceń kapłańskich, był biskup Karol Wojtyła. To było na ulicy Warszawskiej u sióstr Szarytek. 8 grudnia 1958 rok. Uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. I ta uroczystość święceń kapłańskich jakoś umocniła mnie, kiedy będąc na mojej placówce w Chełmie Lubelskiej otrzymałem pozdrowienia. Oczywiście pieczątka na kopercie była z kurii krakowskiej. Przełożony mój, toś tam musiałeś nabroić, bo masz tu z kurii krakowskiej list. Oczywiście to była kartka z pozdrowieniami. Pierwszemu kapłanowi, któremu było udane udzielić święceń prezbiteratu serca błogosławie Karol Wojtyła. Dlatego człowiek tą chwilą zawsze żyje, a kiedy byłem w Rzymie i to było spotkanie auli Pawła VI, przypomniałem się papieżowi Janowi Pawłowi II, że jestem jego pierwszym, udzielił mi w ten czas błogosławieństwa swojego papieskiego i za to dziękuję świętej Bożej opatrzności. A w przyszłym roku, 8 grudnia, 60. rocznica święceń kapłańskich. Moimi Państwa gośćmi był ojciec Leszek Dudziński, franciszkanin, pani Lucyna Augustyńska oraz pani Zofia Borsuk z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie na osiedlu Azory. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Audycję prowadził Kajetan Rajski. Szczęść Boże! Coś ty durna! Szanowni Państwo, kochana rodzina Radia Maria, cieszymy się, że przy sanktuarium powstało i rozwija się bractwo świętego Jana Pawła II. I zapraszamy bractwo, a nie tylko bractwo wszystkich chętnych na letnią szkołę świętego Jana Pawła II. Szkołę tę będzie prowadził wybitny profesor, znawca nauczania świętego Jana Pawła II i wspaniały Polak, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Od 13 lipca, od wieczora, do 16 lipca zakończymy mszą świętą, msza święta godzina 12 i później obiad i tak zakończymy. Święty Jan Paweł II, największy z rodu Słowian i Polaków, bądźmy dumni z Polski Jana Pawła II i szerzmy jego nauczanie dalej. Zapraszamy do bractwa, zapraszamy Torunia i chętnych z okolic. Zapraszamy też
do posługi to bractwo, byście mogli Państwo obsługiwać, przyjmować wszystkich gości przyjeżdżających z całego świata do tego sanktuarium. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. A więc letnia szkoła od 13 lipca do 16 lipca. Więcej informacji na stronie radiomaria.pl, zakładka Bractwo oraz pod numerem telefonu w sanktuarium 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. Bóg zapłać Państwu serdecznie. Razem możemy uczynić wiele, wiele na chwałę Bożą, na umocnienie Polaków, a przez umocnionych Polaków możemy uczynić wiele dla świata. W najbliższy czwartek przypada pierwszy czwartek miesiąca. Z tej racji transmitować będziemy na naszej antenie wspólną modlitwę w intencji rodzin i obrony poczętego życia. Tym razem towarzyszyć nam będzie przesłanie na wakacje i nie tylko. Tak dla małżeństwa, tak dla rodziny, tak dla dzieci z rodzinami, tak dla budowania rodzinnych relacji. Nasze spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 nabożeństwem ku czci świętego Józefa. Następnie zapraszamy na konferencję na temat pomysłu na dobre rodzinne wakacje, którą wygłosi ksiądz dr Janusz Stańczuk, redaktor naczelny miesięcznika Tak Rodzinie. O godzinie 18:00 msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa pomocniczego diecezji ełckiej, członka Rady do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Początek transmisji na antenie Radia Maria i telewizji TRWAM o godzinie 17:00. Serdecznie zapraszamy. Właśnie, a mi to nie przeszkadza. No ja pójdę się położę. Ale to właśnie. Jest 19:30. Nic nie zapomnę. Ja się budzę i wtedy przy. Nawet tu przy Łowica i uważ, no tak. Tu Radio Maryja. Witam wszystkie dzieci i zapraszam na audycję przygotowaną specjalnie dla Was. Drogie dzieci, zapraszamy Was na bajkę pod tytułem Śpiący rycerze, którą możecie znaleźć w książce pod tytułem Bajarka opowiada. W Tatrach jest za kościeliskami taka turnia, czyli skała, którą nazywają Pisana. Mówią o niej górale, że tam w głębi leży wojsko uśpione, a to wojsko kiedyś się zbudzi. Skąd się o tym dowiedzieli? Opowiem. Młody kowal miał kuźnię niedaleko Zakopanego. Był to porządny człowiek. Wszyscy lubili go i szanowali. Nazywał się Fakla. Miał on znajomego Juchasa, który pasał owce na halach. Siedli sobie kiedyś przed kuźnią i rozmawiali. Fakla powiedział: patrzy człowiek na te góry i turnie, patrzy, ale co w nich jest w środku, to nikt nie wie. Juchas pyknął z fajeczki i zauważył: wiesz co? O Pisanej gadają, że w niej jest złota kaczka. Słyszałeś? Nie wiem nic. Zdziwił się kowal. Jakaż to kaczka? Ano, powiedziałem ci. Złota kaczka. Pływa po jeziorze tam w środku skały. Z tego jeziora wypływa Dunajec. Ta kaczka znosi diamentowe jaja, ale tylko jedno na rok. Ej, żeby tak wiedzieć, którego dnia ta kaczka się niesie, żeby tak podebrać diamentowe jajo. Zakrzyknął Fakla. Juchas na to. Myślisz, że nie próbowałem? Wlazłem już raz w ten żleb, z którego woda wypływa. Dobierałem się w głąb, ile mogłem, ale nie dałem rady. Woda była taka zimna, jakbym wpadł w przerębel. A tu mrok. Żleb coraz węższy, skały po bokach coraz wyższe. Ja bym przelazł. Tak ci się zdaje, boś nie próbował. Wiesz przecie, że ze mnie chłopak mocny. Po skałach chodzić przywykłem i byle czego się nie ulęknę, a nie udało się.
Przemilczeli chwilę, a potem Juchas dodał. Był podobno taki, co wlazł w głąb pisanej, ale i on też nie doszedł aż do jeziora z kaczką. Bo strzegą jej młode boginki, a one tak tego chłopaka wabiły i tumaniły, że gonił za nimi to tu, to tam i ani się spostrzegł, jak go wyprowadziły z powrotem do żlebu. Wtedy skała się zatrzasnęła i musiał zawrócić. Po tej rozmowie Kowal myślał nad tym, jakby się dostać w głąb tłumi. Ale przynoszono mu wciąż nową robotę, więc tę wyprawę odkładał. Nogi śmierdzące, kuszki jakieś wiszą. On jakiś kabaret tu chciał zrobić, czy co? Aż tu i tych siedem piw, no to wypiło, paru ludzi tu przyszło, bo on myślał, że i nie ma. Cały żelazną zbroję w zakupie, nawet na głowie miał że to jest jego dom, bo twarz jego była to młoda że to nie piękna, twój dom. Ale długa broda zwisała mu aż po pas. Głowie, po co? Pochwalił Pana Boga, jest, położył on, na ławie to, ciężką sakwę on chce i powiedział. Chciałbym, żebyśmy właśnie wybył złote podkowy i klucze do ich przybijania. Ale czy podejmiesz się takiej roboty? Czemu nie? Powiedział Sakla. Od tego jest pokonałem. Tylko musielibyście dać złoto na podkowy, bo skąd by mnie wziął? Wojak otworzył sakwę, a tam były złote dukaty i połamane złote podkowy. Nie zawzięty, tylko jak tego, nie zawzięty. Ale jak on się ukierunkuje, to już pójdzie dalej w inną stronę. Robota szła tak wartko, że słońce stało jeszcze wysoko, kiedy skończyli. Wtedy tamten kazał Fakli złożyć to wszystko do torby i pójść z nim w górę. Że tacy są ludzie głupi. A Fakla z podkowami za nim. Minęli kościeliska, zaszli pod pisaną, aż tu wojak obraca się ku Fakli i mówi. Teraz się nie bój, ale pamiętaj, żebyś mi się cicho sprawował i niech cię Bóg broni, żebyś takie miał różne zakląć, bajki tu bo są. Mogłaby z tego wyniknąć bieda. Przestań bajki twoje! A skały jakby się przed nimi rozstępowały. Po mozolnej wędrówce znaleźli się wreszcie w głębi turni. Mroczno tam było, tylko gdzieś z boku trochę światło że oni wpadali... zamiast, żeby do tej Biblii, Biblię na stosie palili, Biblię nigdy nie wierzyli, a żydowskie jakieś bajki. Szkolnictwa Wyższego Katarzyna Zawada mówi, że minister nauki od października 2016 roku wydał 92 decyzje przyznające jednostkom uprawnienia do prowadzenia nowych kierunków studiów. Część jednostek uczelni, tak zwane jednostki samodzielne, mogą same tworzyć studia w drodze uchwały Senatu Uczelni. I takim kierunkiem jest uprawa winorośli i winiarstwo na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. I decyzją Senatu taki kierunek będzie mógł powstać. Na uczelniach trwa pierwsza tura rekrutacji. Po jej zakończeniu, w zależności od tego, czy będą wolne miejsca, rozpocznie się kolejna dodatkowa tura.